Wioletta Zaremska, witam wszystkich widzów telewizji Tarnowska TV i kanału kablowego Grupa Medialna Info. A dziś ze mną w studiu pan Stanisław Dydusiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Witam serdecznie. Witam państwa, dzień dobry. Panie dyrektorze, już mamy nowy rok, więc możemy podsumować ten miniony. Proszę powiedzieć, jaki był rynek pracy i też jakiego rynku pracy można się spodziewać już w tym roku? Powtórzę już ubiegłoroczną troszeczkę wersję, że ten rynek pracy jest coraz lepszy i nie, o tym mówią cyfry, tu się nie da podawać jakichś rzeczy nieprawdziwych, ponieważ jeżeli powiemy, że, a miernikiem jest też liczba osób bezrobotnych, jeżeli powiemy, że na koniec grudnia tego roku było około 1700 osób bezrobotnych mniej zarejestrowanych niż rok temu, no to świadczy jednak o zdecydowanym spadku. Liczba w ogóle ogólnie tych osób to już nie przekraczała 9 tysięcy. Czyli to są mniej więcej cyfry, jakie były na przełomie roku 90-91. Nigdy potem w karierze Urzędu Pracy, ja bym to określił, czyli bezrobocia oficjalnego, nie były tak niskie liczby osób bezrobotnych. A tu muszę znowu dodać, no bo skąd jakieś pozytywne podejście do przyszłego, obecnego roku, jak i jakieś podsumowanie ubiegłego roku, no to trzeba powiedzieć, że wzrastająca systematycznie liczba ofert pracy, mimo że pracodawcy wiedzą, że coraz trudniej znaleźć pracownika, mimo wszystko, że w Urzędzie Pracy też jest coraz mniejsza liczba osób, to liczba zgłoszonych ofert, która kształtuje się w granicach ponad 9200 w 2017 roku, no to świadczy, że rynek rozwija się dynamicznie. Tu chyba można właśnie też mówić o tym, że mamy taki rynek pracownika, ale chyba nie w każdej dziedzinie. W takim razie komu łatwiej jest znaleźć pracę albo zmienić pracę? Nigdy nie będzie to rynek wyłącznie pracownika, jeżeli chodzi o poszczególne zawody, ale ja powiem tak, wymijająco może troszeczkę. Jeszcze 2-3 lata temu, kiedy osoba z wyższym wykształceniem, oczywiście nie medycznym, nie jakimś stricte związanym z budownictwem, z uprawnieniami, ale w jakichś takich dość ogólnych studiach wyższych szukała pracy, no to właściwie była skazana, że musi zrezygnować z swoich ambicji zawodowych, musi zrezygnować i przekwalifikować się, podjąć jakieś wyzwanie na niższym szczeblu. Natomiast w tej chwili tym nośnikiem i takim miernikiem jest, że bardzo dużo już jest ofert pracy również dla osób z wyższym wykształceniem. Nie o takich kierunkach, jak o tu pani mówi, że gdzie jest rynek stricte pracownika, czyli wiadomo, będziemy mówić z wyższym, to co wspomniałem, prawnicze, medyczne, finanse i tak dalej, czy jeżeli sięgniemy specjalistów budownictwa, bo pracodawcy nieustannie poszukują tych pracowników, kierowców autobusów, samochodów ciężarowych, sprzętów ciężkich i tak dalej, no to trzeba by było wymieniać całe litanie tych zawodów, to trudno o tym mówić, więc w tych zawodach oczywiście istnieje już drugi rok permanentnie rynek pracownika, natomiast widzimy zapotrzebowanie pracodawców, którzy tak, z jednej strony łatwiej znaleźć pracę pracownikowi, który ma wyższe wykształcenie, jak mówię o mniej jakimś atrakcyjnym kierunku. Tak samo widzimy, że na przykład pracodawca składając ofertę już jakąś zwykłą dla pracownika fizycznego, dawniej na przykład określą, że potrzebuje osoby z wykształceniem co najmniej średnim technicznym, że jeżeli już tam potem weryfikował, no to zawodowym. A teraz stykamy się również, że oferta jest w ten sposób, że pracodawca godzi się również przyjąć osobę z wykształceniem nawet tym najniższym, czyli gimnazjalnym, czy starszej daty ludziom podstawowym, z chęcią przekwalifikowania tej osoby, przyuczenia do zawodu i tak dalej. Tego jeszcze 2-3 lata temu czy nie było. Czyli wychodzi na to, że w Tarnowie i w regionie brakuje po prostu rąk do pracy. Pracodawcy nie mają kogo zatrudnić. Skąd to wynika? Znaczy, no wynika jednak ze wzrastającej liczby stanowisk pracy, no bo tworzy się, no widzimy jakąś dynamikę, Tarnów nie jest jakąś tam wydzieloną wyspą, jest dynamika rozwoju w kraju widoczna już w tej chwili coraz bardziej, to również i tu w regionie naszym
bardzo dobrze firmy zaczynają funkcjonować. Nie mówię o budownictwie, bo to już jest temat od kilku lat, gdzie naprawdę poszukiwani są pracownicy. I to są chyba takie podstawowe elementy wzrostu gospodarczego. Poza tym ja powiem tak, no wzrost osób poszukujących pracy, no chętnie pracodawcy podejmują, prawda, zatrudnianie cudzoziemców. Czyli no dlaczego to robię? No przecież jeszcze 2, 3, 4 lata temu nie do końca tak chętnie chciano zatrudniać ludzi z Ukrainy, no żeby ewentualnie tam parę złotych zaoszczędzić i tak dalej. Natomiast to jest miernik, że tych rąk do pracy brakuje. No po prostu jest więcej stanowisk pracy, powstaje coraz więcej firm, coraz więcej ludzi inwestuje, ludzi, przedsiębiorców i tak dalej. I takim wskaźnikiem na chwilę obecną bardzo wyraźnym to jest na przykład porównam liczbę osób rejestrujących się. Zawsze początek roku to była niesamowita dynamika wzrostu osób bezrobotnych. Zawsze przygotowywaliśmy się, jak podołać, żeby ludzi nie rejestrujących się nie przesuwać na dni następne, żeby nie stali ludzie jak w najdłuższych kolejkach. I porównam rok 2015, kiedy w pierwszych 10 dniach, bo akurat to są dane z wczoraj, zarejestrowało się w ciągu tych kilku dni ponad 900 osób w 2015 roku, a w tym roku zarejestrowało się około 360 osób. W takim razie może mieszkańcy Tarnowa regionu szukają pracy na własną rękę? Nie, a ja powiem w ten sposób. Pracodawcy, bojąc się, że stracą pracownika, bo dla mnie robiono tak, przychodził listopad, grudzień, pracodawcy styczeń, kiedy zima lekka, ciężka, nieistotny pracodawca nie miał dla pracownika frontu robót, albo inaczej nie opłacało mu się w ten sposób utrzymywać zatrudnienia, no to po prostu ci ludzie albo umowy wygasały, bo były na czas określony, albo zwalniali pracodawcy. Ale tak było zwykle w zawodach budowlanych? No nie tylko, no oczywiście, że nie biurowych, no bo tam akurat jakiejś sezonówki nie ma. Natomiast kiedy przychodziła okres marca, wzrastała liczba ofert pracy, liczba bezrobotnych zdecydowanie spadała. Natomiast patrząc w tej chwili, pracodawca boi się, że jeżeli ma pracownika, nawet średniego, to jeżeli on mu odejdzie z pracy, bo on go zwolni, czy wygaśnie mu umowę, to on pójdzie do pracy do kogoś, na przykład innego, który mu wyższą kwotę zapłaci. Następnego będzie musiał szukać, będzie musiał go uczyć. No więc prosta, logiczna zasada, no nie opłaca się w tej chwili. Pracodawca stara się znaleźć dla tego pracownika jakąś pracę, żeby chociaż go utrzymać. Czyli też jakby staje się w tym momencie atrakcyjniejszy, takim poza sezonem, swoją ofertą dla klienta. No i jakoś zmierza to ku lepszemu coraz bardziej. Można też powiedzieć, że teraz pracownicy stawiają szefom swoim wyższe wymagania. Mówią, że jak nie dostanę tyle, albo jak mój zakres obowiązków się nie zmieni, to pójdę do kogoś innego? No na pewno taka sytuacja musi istnieć, no bo jeżeli powoli powstaje rynek pracownika, no to jest normalność, bo oczywiście, że dla przedsiębiorcy, który do tej pory był przyzwyczajony, że w ciemno mógł wziąć pracownika, zaproponować mu najniższe wynagrodzenie, żądać od niego, stawiać mu duże wyzwania, prawda, za małe pieniądze, bo to czasem oferty pracy były, że ktoś poszukiwał naprawdę specjalisty z wysokiej półki i oferował najniższe wynagrodzenie. No więc ten czas niezdrowy, bo to jest czas niezdrowy, prawda, skończy się bądź skończył się i każdy sobie z tego zdaje sprawę, bo tak jest na całym świecie. No, chce się mieć lepszego pracownika, no to należy mu lepiej zapłacić. Czasem może zrezygnować z swoich przychodów i konsumpcji zawyżonej, prawda, i poświęcić to dla pracownika. Myślę, że też pan jest dobrym adresatem takiego pytania, które przygotowałam. Myślę, że bardzo interesuje naszych widzów. Jak zmieniać pracę? Kiedy zmieniać pracę i co jest tym czynnikiem, który powinien nas zmotywować, że to jest ten moment? Bo to są takie jakby troszeczkę złożone tematy. Z jednej strony, jeżeli ktoś
wykonuje pracę, którą bardzo lubi, który jest pasjonatem. No są takie różne działania prospołeczne, ale nie tylko w ramach tego, ale w ramach instytucji. Więc taka osoba bardzo często może nie zmieniać pracy. Natomiast człowiek młody, no to ja mówiłem przed chwileczką, no kiedy ma proponowane niskie wynagrodzenie, czy najniższe wynagrodzenie, jeżeli cokolwiek chce w życiu osiągnąć, stanąć przed jakimś rozwojem, no to musi podjąć decyzję, więc to jest na pewno jeden element znalezienia, szukania pracy, kiedy są to jakieś względy ekonomiczne. Drugie, no jeżeli okaże się, że ta praca nie jest prorozwojowa, a człowiek ma jakieś ambicje, żeby coś, czegoś nowego się nauczyć, no to jest też następny element. Następnym elementami zmiany pracy na pewno jest też, że ludzie lubią wędrować, podróżować, są bardzo aktywni i mobilni, więc czasem też staje przed wyzwaniem, dlaczego ja nie spróbuję na przykład w innym ośrodku, w większym mieście, gdzie no, są wyższe wynagrodzenia, choć z drugiej strony od razu trzeba powiedzieć, że są wyższe i koszty, prawda? Także taka osoba musi się bardzo głęboko zastanowić, że ten zysk rzędu, nie wiem, 500, 1000 zł, czy to się przełoży na czysty przychód, dochód, czy jednak to będzie większy koszt, choć znowu wchodzi w inny rynek, też warto zaryzykować i zainwestować jakby swoje nowe umiejętności. Na ten moment jakie oferty w Urzędzie Pracy, bo nie tylko właśnie dla ścisłowców, ale dzisiaj przeglądając stronę widziałam, że poszukiwany jest psycholog, poszukiwana jest nauczycielka, czyli też coś dla humanistów. No to tak jak wspomniałem już wcześniej, tych ofert jest coraz więcej w szerokim spektrum, ale jak mówię, dominantami zawsze będą prace fizyczne dla specjalistów. Ja mówię o liczbie, prawda, bo są oferty dla inżynierów budownictwa, specjalistów, ludzi z uprawnieniami, tak jak już wspominałem, kierowców i tak dalej. Nie chcę wymieniać, bo to de facto nie ma sensu, bo jeżeli w skali miesiąca wpłynie około 700 ofert pracy, no to mniej więcej tam jest może 200 różnych zawodów, czy 150, bo nie będziemy wymieniać sprzedawców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no osoby, tak jak wspominałem, mają większe szanse i humaniści w tej chwili znaleźć pracy tu mówię, na miejscu. Ile średnio szukamy pracy? No, to są różne. To zależy od zawodu. Nie ma miernika. To zależy nie tylko od kierunku wykształcenia, to zależy też od osoby. Bo i nawet w najcięższych czasach jedne osoby po bardzo mało atrakcyjnych studiach potrafiły znaleźć, ja mówię, na własną rękę, nie, że ktoś tam komuś pomagał, na własną rękę szybko pracę. Osoby, które no, nie miały tych predyspozycji, nie miały tych predyspozycji przekonania pracodawcy o swoich umiejętnościach, o swoich walorach, prawda, czekały w nieskończoność. Dlatego bardzo niezręczne były czasem wypowiedzi odbierane. I dawniej, i nawet w tej chwili ktoś powie, no przepraszam bardzo, no ja tu słyszę, że tu taki optymizm odnośnie rynku pracy, że tak łatwo znaleźć pracę, a ja szukam tej pracy sporo. No są takie osoby, no ponieważ no, pracodawca musi być przekonany do danej osoby, musi być przekonany, że ta osoba, jeżeli nie potrafi danej pracy wykonać, to ona szybko ją pojmie, więc osoba idąca, szukająca takiej pracy musi przekonać pracodawcę o tym, że jest ład, że chce się uczyć, że potrafi się nauczyć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.